Witam w kolejnym odcinku Ghost Song. Tak, z kim ja już gadałem? Wish I had some pictures for reference. A tak, ty będziesz rysować konie na paszy. Pasza wróciła. So, you ever think about this place? Like what it used to be? Kami mówiła, że to był świat niewiele różny od świata wzorców. Mieli miasta i takie rzeczy, fabryki, restauracje, wszystko to. Może nawet mieli teatry. Po prostu żyli swoim życiem jak każdy inny. Lata temu nawet... O, błąd fotograficzny. Nawet może tutaj był dom jakiś. Możemy stać w miejscu, w którym może jakaś dziewczynka miała swoją sypialnię. To możliwe. I hope she had a good life. Wonder if they had cartoons. I bet they had super weird cartoons. Maybe they had gum. Gum? Okay. Okay, Blue. Bubble gum. Maybe. You like gum? They have gum on your planet? I don't remember. You're a very mysterious girl. Yep. You're a very mysterious girl. Spałeś już, Roper? Hope I fall asleep soon. There's still time. Okej, tutaj mamy 8000 do zdobycia. No, raczej to się nie uda, nie wiem. No, może mi się uda zdobyć, ale nie liczę na to. W sensie nie napalam się. Dobra, spróbujemy pogadać. A Gemi to pewnie nazywają tak endearingly gambler. No. I'm recalling ancient things. Mhm. Careful, traveler. But you aren't caught in the way. It might pull you centuries back. Such long gone things. Symbol to the lost. Keep moving. Run circles. Jump and run and jump again. Don't let thoughts settle in. A thought fully settled is a heavy thing. Oj, gambler, gambler. Tyle powiesz? Okej. Ropera tu nie ma. Jeszcze może spróbujemy Raven, ona się nazywa? Androidka, która chce zmienić swoje ciało. Ups. Hello. Cześć. You look well today. Wzajemnie. Czy ty tu zawsze siedzisz? Zazwyczaj? Zazwyczaj. Próbuję zbudować bardzo konkretny rodzaj ponurości. Pozwala mi się skupić. Molly zasugerowała, żebyśmy tu jakieś może kwiatki zdali. Troszkę dodali życia. Ja lubię kwiatki. Ja też. Bardzo. Uwielbiam w sumie być na zewnątrz. Urodziłam się w lasa. Przez lata nie widziałam nawet dachu. Jak to android urodził się w lesie? Hayward. Przepraszam. Okej.
Jakiś cytat z jakiegoś wiersza? A to się wydarzyło się to, co się wydarzyło. Czyli to jest bardzo ciekawe, tak? Że po prostu gdzieś tam zgubiła się w lesie i próbując, ponieważ las jest jak labirynt, tak? Próbując wydostać się w jakiś sposób, wydobyć się stamtąd, uzyskała inteligencję. A że okej, okay, Hayward. Aha, jakiś był jakiś pewnie kontrowersyjny naukowiec. Okej. Okay. A ty skąd jesteś? Wiem, miałem o nim pytać, ale... To tak w sumie naturalny rozwój rozmowy. I wciąż jestem tylko ciekawa. To nie tak, że nie chcę powiedzieć. Kiedy usnęłam, kiedy zasypiam, jestem pewna rzeczy. Przynajmniej ich kształtu. Urodziłam się na plecach żółwia. I widzę wszystko to. I potem się budzę. Jako decud. I nic nie pamiętam. Poza tym, że jest decud. To jak się rusza. To co może robić. I ludzie, którym pomaga. Jedne co mi zostało. Ciekawe. Wciąż wiem wszystko w pewnym sensie. To jest gdzieś wepchnięte tak daleko, że nie mogę sięgnąć i nawet nie próbuję. Mogę ci pomóc. Musiałem zdjąć hełm. Nie, dziękuję. Ciemno tutaj, nie? Niezbyt przytulnie. Możemy wyjść na spacer. To byłoby dosyć trudne. Nogi mi niezbyt dobrze działają dzisiaj. Przykro mi. Don't be. They're good legs. They have walked farther than most. Did it make sense? Did what make sense? The things I said. I feel like I say the wrong things. It made enough sense. To prawda, to... What's a druid? Nothing. A name. An attempt to belittle Dr. Hayward's science. My eye keeps twitching. My left eye. I don't see anything. It'll get worse. It's difficult to exist. Sometimes it's okay. Sometimes, yes. Tutaj zastanawia się nad sensem życia i nad swoim nowym ciałem. A ja idę w kolejną przygodę. Czyli gdzie konkretnie? Konkretnie w kierunku tego miejsca, które najbardziej mi przytłoczyło, które było pierwszym miejscem, gdzie szukaliśmy części. I gdzieś tam jest przejście do piątej części, więc muszę go odnaleźć. Muszę przyznać, że każda inna część była 100 tysięcy razy prostsza niż... No za wyjątkiem może tej kniei sześciopalczastej, gdzie wciąż mamy do zabicia śpiewaczkę.
która spanuje, jak widzicie. A tu jeszcze mamy takie jakieś miejsce, które nie wiem w sumie, jak do niego się dostać. Która spanuje się w trzech miejscach. Żadnym nie jest ją łatwo pokonać. Tu mamy tego bossa, który walczy w błocie. I jest wielki, ogromny i nie sposób go pokonać. Prawdopodobnie tylko broją dystansową. No. I tutaj ktoś spał. Zrobimy tak. Teleportujemy się do tego laboratorium. Zejdziemy. No, zejdziemy w dół. Zobaczę, co tutaj z tą osobą. Czy jeszcze dalej śpi. Albo wiecie co? Może nie. Bo to będzie długa podróż. I nic nie osiągniemy, jeśli dalej śpi. Przejdziemy tutaj. Przejdę do nowego miejsca. Spróbuję znaleźć tutaj jakiś checkpoint. I wtedy się wrócę. Ok. Huttle drop, no. Sprawdzam, czy jest przejście w lewo. Zrobimy sobie save'a. Tutaj też nie byłem, odkąd mam dostęp do podwójnego skoku. Albo nie, chyba byłem. No nieważne, idziemy w dół. Naprawdę to miejsce jest creepy i depresyjne. Oh my god. She was Amanda. Przestraszyłeś mnie, chłopie. No tak kojarzę. Widziałem. Potwora? Może? Cały czas mnie atakują. Nie wiem czemu. Ten. W końcu. Potwór, tak jak mówisz. Ale kiedyś była kobietą. Mechanikiem, z tego co kojarzę. Miała na imię Amanda. Powinnaś znać jej historię. Powinnaś wiedzieć, że była kluczowa. Była bystra i uparta. Momentami. Również żywiła urazy. Nie usatysfakcjonowana ze swoim życiem. Marnowała bystry umysł na nudną robotę. Nie móc się wyzwolić. Potrzebowała pieniędzy. Potrzebowała wysyłać pieniądze do jej dziecka, męża, do kogoś ważnego. To nie było pewne. Zanim się poznaliśmy, kiedy się poznaliśmy, była zdezorientowana. Ktoś był chory i ukochany i gdzieś daleko, ale nie była w stanie pomóc. Bo utknęła tutaj. Tutaj, na moim świecie. Zmarła. Nie wiem jak. Któregoś razu zawędrowała zbyt blisko tuneli. Zapach robali ją zainfekował. No to jest to, co mi się wydaje, że dzieje się z Mattem. Dostajecie się pod skórę. Spowija wokół kości i czeka na koniec. Kiedy duch opuszcza twoje ciało,
on zajmuje to, co dostaje. Zamienia ciała w potwory? Tak. Po tym, jak umarła, puste ciało Amandy, pozbyte ciepła, wstało. Poczuło ciepło, wstało i powędrowało. Przez lata wyła i tłała się. Quiet now. Less confusion this way. Less confusion this way. Nie wiedziałem, że sobie będzie z robotem. Nie wiedziałem, że... No nic, Simon, dobra. Dobrze mi to powiedziałeś wszystko. Dobrze tutaj poszedłem, w ogóle nie musiałem z tego, co widzę. Tu jest bossu. Nawet nie patrzę tam na niego. Nic się nie zmieniło w moim buildzie, żeby... Kropne dźwięki wydają. Okej. Oj, nie wiem, czy tam wejdę. Wyjdę, ale tu jeszcze jest przejście.
Wow. Serio? O, jak Molly's Twig, mamy też Twig Adama, cokolwiek to jest. Ale gdzie jest przejście z drugiej strony? Ja to muszę zobaczyć. To jest po prostu oszukiwanko. Energia rośnie nawet spoko, muszę przyznać, pięknostny sposób. Tylko, że nie wszystkie mapy są tak duże jak ta na przykład, żeby się móc rozpędzić, nie? Tak naprawdę na jednej całej staminie jestem w stanie napełnić cały pasek energii, co jest spoko. No i co? Przepraszam bardzo. Gdzie jest tutaj? I czemu nie było to wcześniej dostępne? To jest droga powrotna, jak będę miał część. Co jest w sumie spoko, że otwierają te drogi, muszę przyznać. Bo inaczej musiałbym iść całą tą... No, to byłoby masakra. A tak będę miał skrót tutaj. Dobrze, dobrze. I fajnie być świadomym tego skrótu, bo... Dobra, co to ten... Adam's Twig, co on robi? Jest slightly increasing damage received, a tu jest increases damage received. No spoko, to daje mi jeszcze więcej siły z rękawicy, ale przede wszystkim nie mam na to miejsca. No i nawet jak to usunę, to będę miał 3, a potrzebuję 5. Więc jeszcze 2 poziomy, a nie wiem, czy będę teraz inwestował w poziomy, czy nie będę chciał zdobyć tego szczęścia u Billa, co jest do kupienia za 8000, no ale to jest... Upsi. Goddammit. Zabija mnie.
Oh, yeah. God damn it. What the hell? Czy to jest boss, czy to jest safe? Wow. Okej, leczy mnie. Ale nie mogę zasejwować. Odnowiło mi też... Okej, to jest safe. Uff, w ostatniej chwili, bo już nie miałem nic życia. Ładny motylek. Jesus Christ, co za miejsce. Zaraz. Myślałem, że będzie walka z bossem, ale chociaż... No śliczne są, ale zaraz mi coś zje, coś czuję. Okej, więcej rozloków i to wygląda mi jak... Jak Mother Load, wygląda mi jak źródło wszystkiego zła. O nie, to jest mat! O nie... Mat, co się z tobą stało? Them your name. Flood their tunnels with your words. When they finish us, when they pull our heads from our necks, our limbs from our joints,
when they lift up our corpses in full bloom, we'll know their reply. Na początku tego nie zauważyłem, ale zobaczyłem, bo pop-up się mi pojawił, osiągnięcia. Say goodbye to Matt. O, matko kochana. Sorry. Matt, ty dziadego, coś ty narobił. Ojej. Zaraz, tam jest przejście w dół. Przecież widzę, że jest przejście w dół. No pewnie się potem odblokuję, jak zbędę część. Ale mi teraz głupio i smutno.
No super, walka z bossem i tymi ziomeczkami. O nie. Dobra, i co teraz tam robię? Wrażenie, że teraz będzie walka z bossem. Tak, tam była droga do jakby skrót do tutaj skrót do save'a, żeby sobie zrobić. No i walczyć już z samym bossem. Henrietą to jest boss, który zabił mnie 15 razy. Więc następny odcinek zapowiada się bardzo ciekawie. Będziemy musieli się zemścić na Henriecie. Nie było tak źle. Nie miałem oczywiście życia. Zostało mi tylko jedno leczonko.
Bije bardzo mocno, więc będę musiał zdjąć od razu to zbroję, potem zapomnę. Ja wolę sobie podejść, zwłaszcza jak się nauczę jej patternu, częściej do ataku. Nie muszę być tak mocno, tak? A to jest gun damage, kurde. Tak czy siak, nie chcę tego używać. Okej, to jest przydatne. Dobra, nie chcę dodatkowego zniszczenia, bo ona naprawdę biła mocno. Także zmierzymy się z nią następnym razem i zbierzemy ostatnią część. Ciekawe, czy to już będzie koniec, czy jaki jest status naszej gry. Trudno powiedzieć, ale jest bardzo ekscytująco. Nie mogę się też doczekać ponownych 15 prób z Henrietą. Jest nieco zmieniona, ciekawe, jaki ma dodatkowe ataki i formy. Póki co było nieźle, ta pierwsza faza, ale nie wiadomo co dalej. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.